Witam serdecznie, kochani, witam zodiakalne lwy i będziemy sobie robić dla Was horoskop taki ogólny na marzec 2020 roku. Zobaczymy, co zechce nam się pokazać, co Was tutaj czeka w marcu, czego możecie się spodziewać, co Wam będzie sprzyjało, co ewentualnie będzie Wam przeszkadzało tutaj na Waszej drodze. Pamiętajcie, kochani, że jest to rozkład ogólny, nie dla wszystkich. Jak sama nazwa wskazuje, rozkład ogólny, no nie stosuje się do konkretnych osób, to znaczy stosuje się do konkretnych osób, ale nie do wszystkich, to jest naturalne. Czyli są tutaj jakieś takie też ogólnie panujące tendencje, ale jeżeli z Wami ten rozkład nie będzie rezonował, to po prostu nie próbujcie tutaj na siłę w jakiś sposób tego dopasowywać do swojej indywidualnej sytuacji. No bo z tego po prostu nic dobrego nie będzie. Albo rozkład rezonuje, albo nie rezonuje. Jeżeli nie rezonuje, no to po prostu trudno. Być może tym razem jest to czytanie przeznaczone po prostu dla innej grupy zodiakalnych lwów. Ja sobie tasuję już karty, kochani. Za chwileczkę sprawdzimy, jaka tutaj energia ogólna będzie Wam towarzyszyła właśnie w marcu 2020 roku. Zodiakalne lwy, energia ogólna dla Was, kochani. No, tutaj mamy asa buław. Czym jest as buław? No, nie powiem, że przede wszystkim akurat przyszły mi do głowy wszelkiego rodzaju konotacje seksualne, ale tak, pojawiła mi się taka pierwsza myśl, więc no, już tak naprawdę powiedziałam o tym. Więc oczywiście tu mogą się pojawić takie właśnie okazyjki do tego, żeby gdzieś tam wyżyć się w sposób seksualny, erotyczny. Być może przygody erotyczne, seksualne, być może po prostu jakaś bardzo, bardzo duża namiętność, nawet w stałych związkach. Gdzieś tam może być taki powrót namiętności, wybuch libido, może dawno się nie widzieliście z partnerem, z partnerką, gdzieś tam byliście w oddaleniu, w separacji, może się w marcu spotkacie, no i taki wybuch tutaj się szykuje, ale oczywiście to może być też taka namiętność, dziki wybuch namiętności, który połączy Was z nową osobą. No cóż, idzie wiosna i zwykle tak to na wiosnę bywa, że drzewa rozkwitają, a ludzie po prostu mają się ku sobie, więc być może o to chodzi. Ale pamiętajmy, kochani, że tutaj oczywiście te karty należy czytać dużo, dużo szerzej. Co może oznaczać as buław? Przede wszystkim mówi się o nim, że jest to taka karta rozmaitych szans, okazji, zresztą jak wszystkie asy. Tutaj chodzi o to, żeby te okazje, te możliwości chwytać w locie. Mogą pojawić się szanse na zmiany w naszym życiu, na związek, na nową pracę, na jakąś, powiedzmy, intratną propozycję, na cokolwiek tak naprawdę, na jakiś wyjazd, na aktywność. No, mówi się o tej karcie, że jest idealną taką ilustracją stwierdzenia carpe diem, czyli chwytaj dzień. Ja myślę, że jest to przede wszystkim potencjał do bardzo dużej zmiany. Tutaj mamy taką postać, która trzyma jaszczurkę. Jaszczurka mi się kojarzy właśnie ze zmianami, z taką transformacją, ze zmienianiem się. Jaszczurka jest szybka, jest zwinna, tak naprawdę szybko potrafi uciekać, szybko potrafi biegać, szybko zmieniają się okoliczności wokół niej. Ten as buław może też oznaczać, kochani, właśnie to, że Wy będziecie tacy szybcy, gdzieś po prostu być może zbyt gwałtowni, zbyt płochliwi, zbyt tacy właśnie do przodu, jak to się mówi. Może za bardzo właśnie będziecie próbowali tutaj być dynamiczni, a może się okazać, że właśnie ten marzec to będzie taki miesiąc na tak zwane wyautowanie, na takie wyciszenie, przeczekanie czegoś. Zobaczcie. Królowa lodu. Zachowane idee, bezruch, pozwolenie do zrobienia czegoś. Ta królowa lodu kojarzy mi się zazwyczaj właśnie z tym, że
trzeba pewne rzeczy poczekać, przeczekać, bo może właśnie za szybko oczekujemy przyjścia tej wiosny, no a tutaj jeszcze śnieg zalega, gdzieś tam jeszcze te śniegi nie stopniały. Oczywiście mówię w takim sensie przenośnym, dlatego że no u nas, wiecie jak to jest z tym śniegiem, raczej te zimy są marne, to nie są takie zimy jak kiedyś były, że pół metra śniegu, minus 20 stopni, trzaskające mrozy, tutaj raczej... No, tego śniegu to mamy tyle, co kot napłakał, ale chodzi tutaj o taką symbolikę, czyli gdzieś tam po prostu być może nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie przeforsować tak szybko, jakbyśmy chcieli, być może wypatrujemy właśnie tych okazji, a one przyjdą dopiero za jakiś czas. Być może tutaj właśnie trzeba troszeczkę, jak to się mówi, ponosić się z tymi pomysłami, przespać się z nimi i to nawet nie jedną noc, tylko kilka, może kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt nocy, żeby te idee miały szansę się gdzieś tam ugruntować. Ja bym powiedziała, że tutaj te karty chcą powiedzieć, co nagle to po diable. Czyli Was rzeczywiście tutaj gdzieś będzie bardzo mocno do czegoś pchało, ciągnęło, do jakiejś zmiany w Waszym życiu. Będziecie jak ta jaszczurka, czyli tutaj szybko, o, bo pojawiła się okazja, to trzeba szybko działać, kuć żelazo póki gorące. To też może być właśnie taki nagły wybuch namiętności, niekoniecznie seksualnej, ale w ogóle namiętności do czegoś, do jakiejś pasji, do jakiegoś zajęcia, zainteresowania, do takiej szybkiej zmiany naszych zapatrywań. Pojawi się gdzieś jakaś myśl, jakiś pomysł, ktoś Wam coś powie, jakąś propozycję podda, a Wy zaraz na hura, tak, idę w to, chcę to robić i rzucacie się po prostu jak ta jaszczurka tutaj do przodu. I tutaj wydaje mi się, że chodzi o to, żeby nie być takim wyrywnym w marcu, bo pewne rzeczy po prostu trzeba tutaj przeczekać, zastanowić się. Mogą przychodzić szybkie pomysły, szybkie okazje, ale czy Wy będziecie z nich zadowoleni, jeśli przystąpicie do czegoś od razu? Może być tak, że właśnie będziecie troszeczkę tego żałować, że nadmiernie się pospieszyliście. Może później przyjść taka refleksja, a mogłam jednak poczekać, zobaczyć dokładnie, co to z tego będzie, poczekać właśnie, aż stopnieją te śniegi i wtedy ta sytuacja ukaże mi się w całej okazałości, czyli ja zobaczę dokładnie, co tam pod tą warstewką śniegu się kryje. Więc ja bym powiedziała, że tutaj czymkolwiek by to nie było, w czymkolwiek byście nie mieli zaproszenia do jakiejś szybkości, dynamizmu, to warto tutaj w marcu jednak zwalniać to tempo. Ja wiem, że to nie leży w Waszej lwiej naturze, bo Wy jesteście pełni ognia, Wy jesteście właśnie tacy do przodu, dynamiczni. Wy lubicie działać, lubicie wyzwania, lubicie kuć żelazo póki gorące. No płynie w Waszych żyłach ta gorąca krew, ale tutaj paradoksalnie no jesteście proszeni, żeby zachować się nieco inaczej. Nie bądźcie w gorącej wodzie kąpani. Nie bierzcie jakby wszystkiego, co przychodzi, bo często jest tak, że my właśnie sobie tak myślimy, ach, wezmę to, no bo ta sytuacja może już się drugi raz nie powtórzyć. Czyli ktoś Wam coś proponuje, biorę dlatego, że może drugi raz mi już nie zaproponować. Może to jest jedna, jedyna okazja. Może już takiej szansy nie dostanę, no więc biorę. Do końca nie wiem, o co chodzi. Tak się ładuję troszeczkę w to w ciemno, wchodzę tak spontanicznie, no ale kto wie, może mi się taka okazja nie trafić, więc lecę w to po prostu w ciemno, biorę w ciemno cokolwiek tutaj dają. Nie róbcie tego, kochani, w marcu. Oczywiście no zrobicie jak będziecie chcieli, bo decyzja zawsze należy do Was, no niemniej jednak tutaj coś należy przeczekać, ponieważ te propozycje, które pojawiają się tak na gorąco, te tak zwane last minute, to nie zawsze... jakby my do końca wiemy, jakie są szczegóły tej oferty. Nam się może to wydawać atrakcyjne, ktoś może nawet naciskać na to, no szybko, szybko podejmij tutaj szybko decyzję, bo tu nie ma się nad czym zastanawiać, bo to jest super atrakcyjna oferta, będzie Pani zadowolona, będzie Pan zadowolony i gdzieś tam właśnie jeszcze takie podszepty z zewnątrz,
a u Was uruchamia się taki mechanizm, kurczę, no taka okazja, przecież muszę to wykorzystać. No jak tu nie wykorzystać takiej szansy, takiej okazji? Przecież to w ogóle może się nigdy więcej nie powtórzyć. To tutaj trzeba wykorzystać. No i to jest takie, wiecie, co czasami możemy wpaść w pułapkę, bo damy się gdzieś tam zwieść takim pozorom, czyli ktoś nam tam pokaże cień jakiejś szansy, jakieś tam perspektywy. Pamiętajcie, że asy to nigdy nie jest coś takiego pewnego. To są właśnie możliwości, szanse. Jak te możliwości się dalej rozwiną, no to jest już kwestia dyskusyjna. Nie zawsze jesteśmy z tych okazji, z tych szans zadowoleni. Nie zawsze je potrafimy w pełni wykorzystać. Czasami trzeba przemyśleć, przeczekać. Coś musi tutaj jakby zostać Wam do końca ukazane. Coś musi się wykrystalizować. Ja to widzę w ten sposób, jakby po prostu było to takie ostrzeżenie. Nie bierz z gorącą głową wszystkiego, co tutaj dostaniesz jakby w pakiecie. Nie bierz wszystkiego, co ktoś Ci tam gdzieś tam podsyła, zwłaszcza jeśli to jest tak zwana okazyjka, jeśli to jest tak zwana super szansa, jeśli to jest tak zwany złoty biznes i tak dalej, i tak dalej. Zastanów się, poczekaj, przyjmij to tak na chłodno, bo zobaczcie, jaki tutaj mamy taki dysonans. Tu jest gorące, gorąca krew, ogień w gorącej wodzie kąpani. Tutaj jest chłód, logika, taki jakby chłodny umysł, chłodna kalkulacja. To są dwie karty, które stoją do siebie w opozycji. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak no, jesteście proszeni o większą rozwagę, o nie branie wszystkiego po prostu jak leci. Co Wam będzie wobec tego, drogie lwy, pomagało? Będzie Wam pomagała karta świata. Co Wam będzie przeszkadzało w marcu? Rycerz kielichów. Kochani, ja już Wam powiem, o co tutaj chodzi. Karta świata będzie Wam pomagała z tego względu, że ta karta wiąże się z takim doinformowywaniem się. Możemy na przykład tutaj sobie wejść w internet, posprawdzać, o co tutaj chodzi. Ktoś nam coś właśnie oferuje, nie wiem, jakiś wyjazd na Bahama, na gdzieś tam po prostu jakieś nie wiadomo jakie perspektywy. Robimy tak zwany wywiad, czy to wywiad środowiskowy, czy to tak zwany research w internecie, sprawdzamy, czy to dokładnie tak wygląda, jak wygląda. Możemy popytać ludzi, gdzieś tam rozejrzeć się w szerokim świecie, sprawdzić wszystko. No właśnie karta świata to jest takie otwieranie się na dowiadywanie się, wyciąganie informacji również, także w świecie wirtualnym, gdzieś tam pytanie ludzi, jak to się mówi, branie innych na spytki, żeby tutaj mieć no, pełnię informacji, dowiedzieć się, o co kaman z tą ofertą. Nie branie właśnie w ciemno, bez konsultacji, tak bym powiedziała. Natomiast przeszkadza Wam rycerz kielichów, czyli życie w swoim takim wyidealizowanym świecie, podążenie za jakąś piękną wizją i niedostrzeganie tak naprawdę mankamentów tej wizji. Bo rycerz kielichów to jest taka osoba, która no, buja w obłokach. Nie bójmy się tego powiedzieć. Niestety, jest to może osoba, która ma jak najlepsze intencje, ale wiadomo, że dobrymi intencjami czasami piekło jest wybrukowane. Także tutaj nie ma co poddawać się jakimś tam romantycznym ideom, na przykład swoim własnym wyobrażeniom, jakimś pięknym wizjom, które ktoś inny przed nami roztacza. Tutaj trzeba spojrzeć trzeźwo na sytuację, zrobić wywiad, zrobić swój research, sprawdzić, czy do końca jest tak, jak ktoś nam to przedstawia, albo tak, jak nam się wydaje. Czyli najzwyczajniej w świecie po prostu oddzielić prawdę od mitu, dowiedzieć się, jak jest naprawdę z tą szansą, która się tutaj otwiera, z tą propozycją. Rada dla Was, kochani, co tutaj nam się chce pokazać? Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów jako rada, ja bym tutaj ją czytała w takim troszeczkę negatywie i bym powiedziała, że co za dużo, to niezdrowo. Że tutaj może ta karta wskazywać na to, że jak coś tak pięknie wygląda, jest takie idealne, takie po prostu wspaniałe, krystaliczne, to coś tutaj może być nie tak. Jest tutaj jakiś taki nadmiar, jakiś po prostu taki
naddatek, który każe nam się zastanowić, czy aby to nie jest takie wszystko napuszone i na pokaz. To jest taka karta, która mi się tutaj akurat skojarzyła z przerostem formy nad treścią. Czyli przykładowo, chcemy gdzieś wyjechać, idziemy do biura podróży i tam pracownica biura podróży nam roztacza przed nami wspaniałą wizję, pokazuje nam cudowną wycieczkę, okazyjna cena, wspaniałe apartamenty z dostępem do morza, do oceanu, ze wszystkimi możliwymi wygodami. I tak dalej, ale no, przemilcza jakby te kwestie, które nie do końca mogłyby nam się spodobać, czyli to jest tak zwany przerost formy nad treścią, czyli nie do końca tutaj ta oferta jest tak atrakcyjna, jak mogłaby się wydawać, ale zostaje nam to podane w taki sposób, albo my to tak postrzegamy, że to jest nasza po prostu życiowa szansa, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że już lepiej być po prostu nie może. No i mamy tutaj jeszcze dodatkową kartę bogini Bastet, niezależność. Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedzie Cię do sukcesu. Co to oznacza? Żeby nie ufać ślepo, badać wszystko na własną rękę, wykazać się właśnie takim zmysłem niezależności, przedsiębiorczości, zanim w coś wejdziemy, no po prostu zbadać, co to dokładnie jest, z czym to się wiąże. A zwłaszcza, jeżeli byśmy mieli tutaj coś, że tak powiem, nawiązywać na piśmie, podpisywać jakieś umowy, gdzieś tam się wiązać z kimś na jakiś tam czas, czy finansowo, czy po prostu personalnie, to czytajmy wszystko, co jest tak zwanym małym druczkiem, bo może się właśnie okazać, że to, co miało być początkowo jakąś super okazją, no niestety, ale jakieś tam maleńkie haczyki zawiera, no maleńkie, nie maleńkie, ale haczyki, które zasadniczo tutaj zmieniają postać rzeczy. Czyli tutaj dla Was, kochane lwy, na marzec, rozwaga, rozwaga i jeszcze raz rozwaga. Nie wchodzimy w ciemno, cokolwiek, co tutaj przyjdzie, nawet jeżeli nam się to wydaje po prostu wspaniałą szansą, okazją, jakich mało, super promocją i tak dalej, badamy dokładnie, o co tutaj chodzi. Szukamy tak zwanego drugiego dna. Więc taki rozkład, powiedziałabym, no, ostrzegający Was przed czymś, żebyście po prostu nie wdepnęli w tak zwaną świetną okazję, no, która niestety okaże się świetnym bublem. Niestety, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No tak to tutaj dla Was się pokazało. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę Wam udanego marca. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.